kontakt z przyrodą i sportowa rywalizacja. Kolejne wędkarskie mistrzostwa sołectw gminy Grodków przyciągnęły wielu uczestników. Pomysł na te zawody pojawił się już kilka lat temu. Dzisiaj już mamy kolejną edycję tego typu zawodów. Zawody, które realizujemy przy wsparciu gminy Grodków. Zawody, które służą aktywizacji mieszkańców wsi. Wymyśliliśmy, że zrobimy zawody wędkarskie, w których rywalizować będą przedstawiciele sołectw naszej gminy. No i cieszymy się, bo jesteśmy ogromnie zaskoczeni dużą frekwencją. Dzisiaj aż 16 sołectw postanowiło wziąć udział w tych zawodach wędkarskich. No i dzisiaj te zawody wędkarskie się odbywają. Do zmagań przystąpili pretendenci i zeszłoroczni mistrzowie, a wszystko w ramach sportowej rywalizacji i z przyjemności obcowania z naturą. Postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby wypaść jak najlepiej i w sumie obronić tytuł, no ale woda uczy pokory, także różnie może to być. Dzieci w jakiś sposób tam do sportu można przekonać, trochę odciągnąć na świeże powietrze, na łono natury, bez komputerów. No, to jest spotkanie się z znajomymi, z sąsiadami, z kolegami. Wynik nie jest ważny, ważne, że po prostu bierze się udział i coś się robi. Dla sołectwa i no i dla siebie. Wśród zawodników nie zabrakło kobiet, które wędkarstwo traktują jako życiową pasję. U mnie zaczęło się to przede wszystkim od mamy, o dziwo od mamy, która dzięki temu, że mamy staw rodzinny, wszystkich nas w naszym domu rodzinnym nauczyła wędkarstwa. No i w sumie tak się zaczęło. Tutaj mogę się zrelaksować, pobyć z naturą. No i przede wszystkim uspokoić. Zawody zakończyły się zwycięstwem sołectwa Żelazna. Drugie miejsce zajęło sołectwo Gałązczyce, a na najniższym stopniu podium stanęli reprezentanci sołectwa Żarów.